O, gdzie są ci wszyscy? No, pierdzielają się pewnie. Myślisz chyba, że... O, no właśnie, opierdzielają, bo wpierdzielają. Ja poproszę banana z Snickersem. Powiem ci tak, większość to widziałem, jak chce śpi tam u góry. Co? Rick? Ja nie spałem. No, robiłem tu ściany. Ej, nie, ej, akurat on nie spał. No wiesz, no tak jak ciebie mieliśmy zbadać, no to badamy jego. Przynajmniej chcę zobaczyć, jakie będą efekty. A ty się znasz na medycynie, że się pytasz, po co to robimy? No. Ej, 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 ej! Co ty robisz? Odłóż to. To wszystko przy ściebie. Nie. Odłóżcie to w miejscu, gdzie wszyscy mieszkamy, tak? I masz co do każdego. Masz. Nie będę już nikogo wyciągał. Odłóż to! Odłóż to! Spojrzał jak siebie. A coś chciałeś żyć tu za darmo? Dobra, Shane, może bądźmy jeszcze ludźmi. Damy wam samochód. Dobra, widzowie, mamy kutr rybacki, ja pierdzielę, taki wielki? Nie wiem, nigdy takim czymś nie prowadziłem. Czego chce się? Znowu się spotykamy. Puśćcie mnie wolno, proszę was. Słyszycie? Słyszycie? Co? Silnik samochodu jakiś. Panowie, co tu jedzie? Chować się teraz, chować się! Uwaga, chronić się! Poszedł! Siemaneczko, z tej strony Vatr, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Zomby Widzowie. Nagrywam teraz odcinki na zapas. Nie no, w sumie dzisiaj jest środa, więc ten odcinek jeszcze nie jest na zapas. Ale już kolejne, czyli na przykład zombie i dwóch szeryfów. Dwa odcinki szeryfów, czyli już w piątek macie odcinek szeryfów, w niedzielę macie zombie i we wtorek macie szeryfów. Bo wyjeżdżam na mecz, może kogoś tam z was spotkałem. No i co, pewnie przybiliśmy piąteczkę. Ale widzowie, na razie daily skończyłem, bo były codziennie teraz filmy. Ale jak wrócę z tego wyjazdu, to zapewne widzowie one wróci. Także zostawiajcie mnóstwo poczek w górę pod tym odcinkiem dla kolejnego daily. No i oczywiście zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, dostawać powiadomienia. Którzy z was miał domysłów, co oporowcy mówili na temat, tutaj wiecie, do Shane'a, co ma zrobić? I dużo z was mogło mieć rację, ale to przekonacie się w kolejnych odcinkach. Lecimy do odcinka. No dobra, ja tu smrodaka biorę, smrodaka poproszę. Co jest? Co to za kolejka? Co tu rozdają? No żarcie dają. Żarcie? Wiesz co rozdają? Co? Jedzenie. A. Czy było takie imponujące? Słuchaj, kolejce nie maruć. No jedzenie no. No ty czujesz się serio jak w więzieniu teraz. No jesteś w więzieniu, jakbyś nie ogarnął. Ty, a ty co drabiesz? Ty masażę tutaj jadł? A, weź się odwal. Co weź się odwal? Będę jadł, czy będę chciał. Co? Ty. Widziałeś Charlotte? Nie widziałem jej od rana. Ale nie bierz tutaj smrodaka. $15 w zestawie. A ja nie zapłaciłem. Nie zapłaciłeś? Nie, kradłem. Widzę, że wam brakuje chyba normalnego życia, co? Bulldoga potrójnego. No wiesz, ja bym już poszedł do normalnej roboty. Nie pójdziesz. Możesz sprzątać zawsze tutaj. No to ty sprzątaj. Przecież ty mi ostatnio nie pomagałeś budować nic nawet. Dzięki. Pomagałem. No. A ile ci ten debil zapłacił, że powiedziałeś, że nic nie robiłem? Co zapłacił? Ten! Co to jest? Ten wąsaty. Ja będę porozumiewał się z nim na migi. Teraz mu pokazuję, że jest tak płaski jak ten pad. Płaska to jest ziemia. Macka! Czemu on nie ma sterce? Nieprawda! Prawda jest zjeść! Nieprawda, jest kwadratowa. Płaska! A ty coś bierzesz do jedzenia? No chciałem do jedzenia wziąć, no czekałaś się kolega zmniejszy. Co oni? Ej! Zaraz wylot będzie, mam ściągać. Co wy robicie? Maskę ściągaj. Dobra, panowie, spokój. Zaraz dejmy. Zaraz każdy z was traci broń, tak? To maskę ściąga, no widzisz jak on tego się zachowuje, jak pajacerka. Jak ty się zachowujesz? Przywarowaj mi do twarzy. Chowaj tą broń. Dobra, Shane, spokojnie. Ściągaj ją. Ale uspokójcie się wszyscy. Zaraz tu zrobimy, zaraz wyjdziemy przed więzienie. Co, wobec siebie będziecie się wszyscy bić? Ale ja po prostu jestem cholernie brzydki. O. Ściągaj tą maskę! Ale brzydkie kalendrzka! Ojoj! Masz rudą brodę? Przepraszam, przepraszam. Czemu się śmiejecie? Bo jest brzydki i rudy. Patrzcie na siebie, co? Walcie się wszyscy. Ale wygląda, widzisz? Skoruje brudę? No. Dobra, słuchajcie. Bierzesz czy nie? No biorę, no widzę, że już mi dałeś tutaj. Co to za papka?
No coś, to musisz się tak odżywiać, no. I nie dostali burgery, ty musisz, wie, warzywka, nie? To ja ci mogę pożyczyć na Smrodaka. To jest ten Smrodak tak zwany? Panowie. Nie, Smrodak to jest burger. Od dzisiaj dla każdego z was leki na karteczki będą. Ty, dla mnie to co? Śmiejecie w frajerze. No, ty jako jedyny miły być. No. A dla ciebie od dzisiaj amunicja plus broń. Poproszę o wypiskę karteczki i zaraz robimy. Za jedzenie tak samo, poproszę karteczki. No, przyjdziecie z płaczem, jak wam. A wy sobie stany. Wy nie zapominajcie, kto załatwiał tutaj w ogóle te wszystkie rzeczy. Ja załatwiam. Bo zaraz. Nie, prawda, bo my wszyscy razem. Zaraz możemy zrobić jeszcze karteczki na ciuchy. Ja się nie przebieram już od 2 miesięcy. Śmierdzę cały czas. A nie stary, się? Woda jest jeszcze. Tam... Ja się nie przebrałem odkąd pamiętam. Zbiornika. Tam masz prysznicy. Nie, ale tam widziałeś tą wodę? Dobra. Musimy w końcu na jakieś bajorko pojechać. Dobra, słuchajcie, a co z ogrodzeniem? No, chłopaki pracowali wieczorem. Pokażcie mi to. Chyba widzę, bo jestem ciekaw, cholera nie chcę mnie puścić. Jestem ciekaw, jak oni to zrobili. Tak? O, kuna. Tak. To jest kojot. Ty, zostaw, co ty robisz? Ty, a ta kupa złomu z tego czołgu, co z nią robimy? No, a jak chcesz przesunąć, jak to waży parę na siłę? Nie, przecież ty chciałeś wziąć z tego części. Na samochody, co? No. Ale to już rozkręciliśmy blachę kawałek tutaj. No to już widzę, że rozkręcone jest, ale tutaj trzeba to pościągać, tylko nie wiem, czy to nie jest zanitowane. Nie, śruby. Ty tu masz nity. Śruby, co mówię. Lepiej uważajcie, tam idzie jakaś gnida. Ale... Nie, ja to teraz mów. Wiecie, że z tego możemy ściągnąć ten pancerz i bardziej uzbroić wejścia, żeby się bardziej nie przedzierali? Nie lepiej pojazdy? Ale... Powiem ci tak, te pojazdy, co mamy, to na razie wystarczają nam. Słuchaj, ale nie mamy żadnego 4-osobowego. Czemu tego jest urgenta zostawiliśmy? Nie wiem, dzisiaj trzeba coś zdobyć. Dobra. Ale najpierw dzisiaj, pójdźmy jutro spać. Coś się ogarnie. No ta, no chodźmy lepiej spać. Dobra, chodźcie spać, nie ma co. Ale kto stanie na warcie? Kto na warcie dzisiaj staje? Ja stanę. Stajesz? Muszę, no tak, ja stanę. Dobra. Mateo się zmienia w tą babę jak coś i do celi. Jeszcze zmontowali ekipę. Ekipę totalnych mądrali. No dobra, Mateo, prosimy. Bądźcie się wszyscy ogarnijcie. Dobra, widzowie, idziemy do naszej tutaj kanciapy. Szkoda, że nie mamy tutaj żadnego, wiecie, jakichś szafeczek. Trzeba to ogarnąć, jak w ostatnim odcinku mówiłem. Tylko coś moje tutaj drzwiczki skrzypią. To jest strasznie dziwne. Tylko moje. Ale dobra, jakoś sobie ogarniemy. Co jest? Co jest grzane? Widzowie, słyszeliście to? Co to za strzał? Co to za strzał? Panowie! Myślałeś, że nie słyszałem tego, jak gadałaś? Rzuć to! Nie rozumiesz tego. Rzuć to, powiedziałem. Przed chwilą. Co się stało? Co żeś zrobił? Gadała. Z ruchem oporu. Oddawaj, słyszałem to. Oddawaj tą broń. W tej chwili. Nie, no co on odwalił? Co tu się stało? Skąd masz ten rewolwer? To jest mój. Znowu? Mówię ci, ona gadała z nimi, słyszałem to. Spali się, mówiła o tobie, wszystkich tutaj. Mówiła, jakie mamy zabezpieczenia, mówiła, że wojsko napadło, słyszałem to. Nie ześwirowałem, słyszałem to. On jest chory. Czemu ją zabiłeś? Przywróciły mi to myśli z tego, co mi robili. Nie mogłem wytrzymać. Jeszcze jak usłyszałem, że ona coś na nas... Nie chciałem. Nie chciałem. Chciałeś! Więc... Od kilku dni temu chciałeś. Ale do przodu, do celi idziesz. No nie wyjście mnie do celi, no. Panowie, bierzcie go, do celi. Ej, przecież ja z wami jestem. Co, zabijecie mnie? Idziesz do celi, powiedziałem. Przecież ja was chronię tylko. Jesteś zagrożeniem tutaj. Zagrożeniem to ona była i on. Ona i on. No tak spiskują cały czas. Przynajmniej. Będziesz siedział w ostatniej celi. Przecież dobrze słyszałem. Rzekam wam. Na wprost. Na wprost. Macie klucz? Ja tutaj czekajcie, pójdę po klucz. Pójdź po klucz. Dobra, widzowie, biorę klucz szybko z tej kanciapy tutaj. No i co, trzeba go zamknąć za to, co zrobił. Widzowie, zastrzelił kolejną osobę. Pierw zabił wojaka, teraz zastrzelił tą dziewczynę. No, to jest ta żona tego gościa. Gdzie jest ich dziecko? To też trzeba podpytać, ale widzowie, nie, tak być nie będzie. Nikt nie może tak traktować naszych ludzi, tak? Jesteśmy wszyscy razem. Totalnie. Twój koniec, rozumiesz? Za to zrobiłeś. Przecież jak mnie nie wypuścicie, to wszystkich was zabiją, no. O, no, sam księt. Przecież zabiją was, no. Wiesz dobrze, jak tam jest, wiesz co? Zabiją. No, zabiją nas wszystkich. To ty nas Doktorek, zabijasz. Podaj mu środek nasenny. Jakbym jeszcze miał, jakby jakiś przyniesiesz temu podam. Wszystko w porządku? No dobrze. Co ma być nie w porządku? Zastrzelił twoją żonę. I tak mnie nie kocha. Nie wiem, co ty i twoja żona robiliście w naszym obozie, ale przykro mi, moje kondolencje niestety.
nic więcej nie dało się zrobić. Mówię, że cię nie kochała, a te dźwięki, które wydawaliście w nocy, wszystko wskazywało jasno. Co? Co? A ty nie słyszałeś tego? Nie. No co, śpi u góry, to ci powodzenia życzę. A całe więzienie było słychać. Jak ty masz na imię? Ja Rocky. Rocky. Balboa. No. Dobra, Rocky Balboa. Co tu się dzieje? Czemu nie pójdziesz? Jeśli Piotr poszedł do swojej celi, wszyscy idziemy odpocząć nad rankiem. Musimy jechać po benzynę. Chodź spać. Dobranoc. Rocky, zaopiekujemy się twoim żoną. Rocky się nie mówi. Trzeba się zaopiekować, zakopać ją. Zrobimy to. Jutro, jasne? Spalić! Nie spalić. Prawicowie, my idziemy szybko do naszej celi, ale czemu ten gość tutaj siedzi? On nic nie robi? Jest ten haker, siedzi przy tym komputerze, nie wiem co on tam hakuje, ale dobra, niech mu będzie. A też to jest chyba za bardzo, widzowie, moim zdaniem, bardzo niebezpieczne, żeby każdy miał broń teraz przy sobie. Trzeba jutro zarządzić to, że w więzieniu broń długa jest tylko, no, w zbrojowni, tak? Krótko możemy przy sobie nosić, ale nie długą. Co to? Dobra, widzowie, nieważne, idziemy spać. Całą noc tak siedziałeś? No ktoś musi pilnować. Jak to wygląda? Ktoś strasznie chrapał w nocy. Ja chyba nawet wiem kto. Balboa. Nie wiem kto, ale ktoś wiesz co, ja dziwne słyszałem, co oni gadali, że nie ma już jego żonki, że on się nim zaopiekuje. Kto? Oni w dwójkę, no przecież z nich spać nie mogłem. Tyle nad nimi miałem. Ale o co chodzi? Też to słyszałem. Bez takich, tak? Dobra, kto jedzie ze mną? Ja mogę. Ja mogę pojechać. Czyli co, wszyscy jadą? Świetny, dlatego ja. Robimy enedułę. Enedułę. Dobra, jadę, cześć. Ja też jadę. Dobra, widzę, ale wyliczanka, no nieźle. To ja zostanę. Fajnie się przegrupowaliście w sobie. Co nie? Ja bardzo jadę szybko. Z Rokim osobnym autem, wyjedziecie osobnym autem. Panowie, ale jest problem. Nie wiem, czy mamy... Mamy jeden samochód. Ale... Mój jest mój. Zostaw go, nie strzelaj tu. Okej. Okay. Ja bym mu palnął. Gdzie są te samochody, widzowie? No panowie, jest jeden samochód. Ja jadę. Max miał gdzieś motocykl, ale nie wiem gdzie. Ja też nie wiem, się podział był, a nie ma. A gdzie motor? Gdzie motocykl? Nie wiem, pakujcie się pakę. Motocykl był i nie ma, na tyle. Prowadzamy się do Paleto Bay. Akurat mamy samochód taki, że napełnimy to troszkę baniaków benzyną. Chyba, że tam już nie będzie benzyny. Powinno być jeszcze coś. Myślisz? Myślę, że jest. Patrz, już czasu minęło. No niczego się da wykorzystać w tyle. No gdyby się chciało, to zawsze są jakieś zapasy. Ale stacje były pewnie oblegane przed apokalipsą, albo w trakcie, nie wiem, rozpoczęcia jej. Tu masz rację, mogło tak być, ale nie musiało równie dobrze. I dostaw nie było, albo nie trafiły. Musimy liczyć na fart, tak to można zwiemy. No dobra, tutaj w Grypsy byliśmy, tu mi się wydaje, że w pole to może coś być. Myślę, że też może być. Tyle tutaj jeździłem, ale jeszcze nigdy przez ten tunel nie przejeżdżałem. Możemy przejechać, ale nie wiem, co tam będzie. Patrzcie, tu z samochodów. Dobrze się nie zapowiada przez tyle aut. Same wraki to są. Ale czemu tutaj pozostawiali samochody? Bo przejedziemy. Co to jest, widzowie, tam? Przejść, panowie, wysiadka. Nie, muszę na co? Co to? Panowie, co to jest? Przed nami jest, jak to mówił pewien doktor, ośmiornica. Albo nawet coś innego. Nie zabije? Dotknie, zobaczysz. Nie, ale to dziwnie buczy. Nie wiem, ja bym wolał to panowie, też nie wiem. Uważaj na te kodzenie. Ja bym tego wolał jakby tego unikać. Doktorek mówił, żeby tego unikać. Czemu w ogóle tu wchodzimy? Bo chciałeś tu przyjechać. No tutaj nie, no do Paleto. No ale inaczej się nie... O, coś się szły. Ej! Cholera, 30 teraz mamy pełno pewnie już tutaj sztywnych. Ej, panowie, widzę cysternę. Coś tutaj leży. Co to jest? Pieniądze. A po co mi pieniądze? Jakieś tu pieniądze leżą. No co? Dobra, chodźmy. A ktoś wziął karnistry? Spokojnie, ogarniemy. Widzowie, co tu się mogło stać? A może, mam taką teorię pewną, że może te ośmiornice w ciemności się pojawiają, bo zobaczcie, byli w strefie zero, gdzie było ciemno, były w metrze. Gdzie one szyły? Nie pamiętam, gdzie, ale możecie napisać w komentarzu, gdzie one jeszcze się pojawiały. Ale zobaczcie, tu jest ciemno, nie dochodzi tutaj słońce, więc bardzo możliwe. Ale w sumie w budynkach też nie dochodzi słońce, więc tam też by to się pojawiło. Oczy dookoła głowy. Mogą tutaj być ludzie. Dobra, ciężarówka zniszczona, ale... Cisterna cała? Sprawdzasz? Tak, wyjdę na górę, zobacz. Otwieraj to. W jaki sposób chcemy przetransportować to do więzienia? To? No, paliwo. Nie chcemy, po prostu weźmiemy troszeczkę, jak będzie coś.
jak coś będzie. Uwaga, 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 uwaga! Uważajcie, uważajcie, uważajcie. No, dół jest jakby jeszcze zapełniony, spuścimy coś z tego, na no, spokojnie. Spuścimy? A kanistry? Kurde, no to... No to właśnie to, czekaj, może w samochodzie będzie jakiś wrak, zardzewiały czy coś. Może być, ja cię osłaniam, dobra, sprawdzaj. Może weźmiemy beczkę i ją przeturlamy dodam. Trafiłem go? O, no. Masz? O, biegną. Nie marnujcie amunicji. Po jednym strzale. Brawo. I co? Chodź, masz. Jeszcze jeden kornistr. To tankuj. Trzymaj, ktoś ze mną niech zatankuje. To weź się zatankuj, ale ty. Ale na szybkości. To nie jest kornistr od benzyny. Nie, to jest od tego ustrojstwa, co tam jest. Nie. Kanister to kanister w tym momencie. Powinien się zdziwić, jak się obudzić bez ręki. Dobra, nie ma co. Ja idę po samochód, zaraz po was będę, jasne? Wy to tankujcie. Dobra widzowie, my biegniemy szybko po samochód, bo nie ma co tutaj, wiecie, czekać. W ogóle fajne bieganie z bronią zostało wgrane, zobaczcie. Biegamy teraz jak tacy troszeczkę wojskowi. No i w sumie fajnie to wygląda, ale widzę. Dobra, chyba nie trafiłem go wcześniej. Dobra, teraz trafiłem. Dobra, widzimy się już pod samochodem. Dobra, jesteśmy pod samochodem. Chciałem zobaczyć, czy bym mógł tutaj wjechać, ale zapomniałem, że jest tutaj ten autobus cholerny. Także nie wjedziemy. Musimy jechać naokoło i tam pod nich podjechać. W ogóle on miał kanistry jakieś toksyczne. Nie miał tych kanistrów czerwonych, które są z benzyną, tylko takie żółte z takim radioaktywnym znaczkiem. Także no, coś tu może być na rzeczy. Bo takie beczki, na przykład żółte, toksik, były właśnie w strefie zero. I tam pojawiły się te całe ośmiornice. Nie wiem, jak mamy teraz to wyjaśnić, skoro doktorek nie żyje. A raczej no, zamienił się. Dobra, jesteśmy. Macie to? Tak. Dwa kanistry już prawie napełnione. Ty, co jest? Co to się pali? Pali się! Ty! Cholera, widzowie, znikamy stąd! Cholera! Ale to pierdyło! Ja pierdziel, dobra, widzowie, musimy stąd znikać, tylko oni szybko wsiadają! Wsiadać! Wsiadam! Biegną! Dobra, jedziemy stąd. Co to było? Czemu to się podpaliło? Nie wiem. Co nie wiesz? No, wszystko jakby dobrze. Wszystko podłączyliśmy, żeby jakby to rozdać, ale no, zaczęło się nam wylewać, no bo... A jak to się podpaliło? No właśnie, też nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia, ciekawe. A skąd mam wiedzieć, napełniałem te karnistry, ja nie byłem obok tego. Chyba się ich zapytał. Ale to pierdolę, mało brakowało sekunda. I by nas nie było. Ale się cieszę, że jesteśmy. No cieszę się. To dobrze. A my tam z tyłu ani mru. Słuchaj, w Gravesit poszukajmy. Może znajdziemy jeszcze. Co? Bo dwa karnistry mamy, no to... A to myślisz, nam to nie starczy. No to weźmiemy na powrocie może. Jak cisterna tam stała. Może będzie. Ale... Może na stację zajedziemy. Tylko, że trzeba sprawdzać, no bo... Tak jak tam, było trochę. Tego nie było za dużo, a widziałeś jak to wypieprzyło? O! Ała. Szczęście jest to jakieś, wiesz, dobra, Star Hamunation. Możemy sprawdzić od razu. Wątpię. Dobra, dobra, zawrócę. Jedziemy na stację. Ej. O, cholera. Szybko, uciekaj. Jadę. Chciałem uciekać. Nie wiem, a czekaj, bo to się wydaje podejrzane, że oni tam stoją. Kto? No, ty nie widziałeś, kto tam jeszcze był? Kto tam był ogólnie? To byli oporowcy i wojskowi. Co ty gadasz? No, weźmy, chodźmy to sprawdzić. Zgaś ten samochód. Chodź. On serio mówi? Jak serio mówisz, to nie wiem. Jak serio mówisz, to musimy to sprawdzić. Wojskowi razem z oporowcami... No? No, nie wiem, jakby gadali. Musimy... To co? Przejmujemy to? No, co? Nie, a, gdzie nie słuchajcie. W aucie został. W aucie śpi. Dobra. Niech śpi. Weźmy, chodźmy bez niego. Uspokój się. Bro, widzowie, nie wiem jak mamy wejść, ale widzę jakaś zwierza straszacka, albo tam z przodu, zobaczcie. Chodźcie, mam pomysł, tutaj wieża, widzicie? Skradaj się. Jelenie. Dobra, widzowie, musimy to podejrzeć, zobaczyć co tam się dzieje. Więc wchodzimy na górę. Pojedynczo. Wódz pierwszy. Ty pierwszy. Ja drugi. Dobra, widzę, ale my coś w ogóle z tego będziemy widzieć? Wątpię, ale widzę tam czołg, wozy... To co, oni z oporowcami się trzymają? Panowie, tak nie rozumiem. Nic nie widać.
No właśnie, nic nie widać. Z tym jest problem. A jakbyśmy poszli tam na górę? Coś na ten baniak. Gubi! Na ten baniak. Ale nie, bo nas zobaczą, chyba że ktoś jak się położył. O, idą, idą! Patrz, 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 idą. Strzelamy? Jest, czekaj. Może jesteście? Oni coś podają? Co podają? Nie wiem, chyba. Oby nas nie zobaczyli, bo te działki by nas tak zdjęli. Pojechali. Zwijamy chyba stąd. Zwijamy stąd. Czekajcie. Dawaj. Gida. Gida, tak jak biegliśmy. Koniecznie czy tędy nie będą wojskowi jechać. Ale chyba nie. Tak jak biegliśmy. Dawaj, prowadź. Dawaj, wsiadaj. Jedź. Ja pierdzielę, co to było? Ja mam z przodu. Pojedziemy na skróty. Mamy kamuflaż, chyba że jednego zatrzymamy. Jakbyśmy po prostu jednego zatrzymali? Dawaj go. Dawaj go. Stój! Cholera, on ucieka. Dawaj go. Żeby nie dojechał do reszty. Na bok go. O, co jest? Kolego, tylnie opona. Dawaj. Wysiadasz. Już! Wysiadacie! W tej chwili! Wysiadajcie! Jak się nazywasz? To małomownie jesteś, no dobra! Po co go zabijałeś? No ale przecież on był ma też mało rozmowny, oni by nic nam nie powiedzieli. Myślisz? Tak. Bierzemy ten samochód? Tak, weźmy, jedźmy nim. Chłopaki, bierzcie tamten. Dobra. Bierzcie tamten. Cholera. Ty! Nie mieli nic przy sobie? No. Nic, nikt nie sprawdził chyba. Torba jakaś należy. Weźmy szybko. Sprawdź ją, Max. Nie, już. Sprawdzić. Wysiądź szybko. Dobra, widzę, co on miał w torbie? Może jakąś broń? Trochę amunicji. Bierz wszystko. Reszta. Tylko uciekaj szybko, bo zaraz tu przyjadą. Dobra, teraz możemy się wtupić w tłum. No, tego musimy się stroje dać. Ej, nie pomyśleliśmy. Co oni robią? Wziąłeś stroje. Właśnie. Dobra, to jest najmniejszy problem. Możemy gdzieś indziej znaleźć się stroje. Gdzie trzeba? Ogarniemy. Gdybyśmy wzięli... Tak skąd? Jak, no, mamy też takie szarawe. Rozpoznają. Oni mają swoje. Damy radę, panowie. Ale to nie na dzisiaj już. Co to jest do cholery? To. Co to? O kurde. Patrz, silnik krwi. To wygląda jakaś... jak zamasowana pułapka jakaś. Dzik. Weźmy, zostawmy tu samochód pod wiaduktem. Przejdźmy się po okolicy. Myślisz? To nie ma sensu wjeżdżać dalej samochodem. Tu go zostawię. Ale pod wiaduktem by był niewidoczny. To chciał jak wyjedziemy. Proszę, dawajcie. Prowizowie, co to jest? Oni chyba jadą, właśnie ich słyszę. Niech parkują. Ale musimy sprawdzić, co to jest. Jakiś gol? Co, trzeba tutaj na cicho. Co to? Jakaś baza? Ty, tam może być broń, chodźcie. Zobie, wchodzimy tam, tu jest jakaś baza. Dawajcie. Chodźcie. Dawajcie tam. Ktoś tam zamknięte, jest. Zamknięte. Czekaj, ktoś tam jest. Cicho. Ej, tu jest luka. Chodźcie. Cholera, ile tu jest trupów. I tutaj mamy samochody. Samochody mają fajne. Ej, ludzie. Chodźcie. Tam też chodzą. Sztywni wbiegają. Chodźcie. Nie ruszacie się. Rzućcie to! Nie macie szans! Ty to rzuć, daj spokój mieszkańcom! Co to za mieszkańcy? Chłopaki, opuśćcie broń. Co? To jest obóz. Nie widzisz tego? Obóz? Nie mieliśmy teraz nikogo na warcie, była przerwa. Dlatego się dostaliście. Gratuluję. Jak wy tutaj przeżywacie? Normalnie, jest tutaj nasz, tak powiem ci, 1/3 tego, co tu widzisz. Strzały też jak oddajecie? No, gdy jest potrzeba. A to wy wchodzicie do kogoś na ziemię i celujecie? Tak? Ja wam... Nie chcemy z nikim zaczynać. Nie chcemy z nikim wojny. Ci jedni byli, musisz podać im połowę zapasów za to, że nie chcemy znowu oddawać połowy zapasów. Teraz jesteś przygotowani na to. Więc może lepiej odejdźcie stąd. Dobra, odejdziemy. Proszę. A mamy prośbę. Potrzebujemy leków. No, tam mamy nasz taki szpital, tak jakby, ale... Czekaj. Ty chcesz leków. Tak? Ale przecież w tym świecie nie ma nic za darmo. Nigdy nie było nic za darmo. A pierdziele. Co chcesz? Mam kogoś omblerzonego w domu, jakby wiesz. To czemu tam nie jedziecie? No i została nas 1/3. Musimy trzymać tutaj, nie? Musimy pilnować tego miejsca, bo inaczej ktoś tam to zabierze. Potrzebujemy kogoś, kto odzyska... Chyba tam było 3-4 ludzi. Dacie wtedy leki?
Zależy jakie. Antybiotyki i psychotropy. Psychotropy? Nieważne, nieważne, macie? No ale chyba nie mamy psychotropu właśnie. Wszystkie je, nie braliśmy tego. Antybiotyki? Antybiotyki mamy. Mówimy się antybiotyków. Trzy. Dwa. Trzy. Dwa. To co sobie mówię. Radźcie? Radźcie sobie sami, jedźcie po swoich ludzi. Przecież to wy chcecie... Powodzenia. My lepiej się znajdziemy, ale wy waszych ludzi już znajdziecie, ale tylko martwych. Cześć. Dobra, dobra, czekaj. No co? Niech wam będzie. Dwa i pół. Cześć. Jakiś nierozumny jest chyba. Nie będziemy z takimi rozmawiać, widzowie. Znajdziemy sobie sami gdzieś indziej. To jakby ich opróbować? Skoro jest ich tylko jedna trzecia? Mało ich trochę. Ale w sumie wiesz co? Nawet jeżeli byśmy dostali te 2,5, tak jak on mówi, to wystarczy nam to na trochę. Kontaktujmy się może z naszymi medykami, co nam powiedzą. Cześć, wezmę radio. Widzę, jak włączy radio i spytamy. Medyk, zgłoś się. Zgłaszam. Ile potrzebujemy pudełek leków? No wiesz, no, im więcej tym lepiej, no. Mamy propozycję 2,5 pudełek do antybiotyków. Przynieś wszystko, co znajdziesz. Tylko czy się zgadzasz na tak ryzykowną misję, jak pomaganie komuś obrażonego przez sztywnych? Nie, chcecie? To się dogadajcie. Dla mnie jest bez sensu. Słuchaj, ale warto wzbudzać zaufanie u ludzi. Tak? I grozę, patrz to. Odbiór, potrzebujemy was, nie możecie teraz brać tego. Szybko znowu! I co? 3 pudełka? 2,5. Nie mamy też dużo leków. 2,5 pudełka to wyśle tego jest. Słuchaj. No tam jest chyba ze 100 opakowań tego. Słuchaj, oferuję ci pomoc w zamian za 3 pudełka. Gdzie te pudełka mogły od was zabrać siłą moimi ludźmi? Chcesz tego? Czy chcesz pomocy? Przepraszam, czy mam tutaj groźbę? 3 albo to wynosimy wszystko. Tak jak wspominałem, nie? Mamy układy z takimi jednymi, ale nie chcemy robić wojny. Mamy takich jednych pokonaliśmy? No o kogo niby? Ruch oporu? Słuchaj. Wojsko? Wjechaj na czołgiem? Nie. To nie? Nie oni, nie wiem. Nie wiem o kogo chodzi. Nasze wojsko to widziałem ostatnio 2 tygodnie temu. Słuchaj, ja sobie nie żartuję, tak? Nie radziłbym. Wszyscy wyszkoleni. Decyzja należy do ciebie. 3 pudełka? Albo tracisz wszystko. Dobra, tak kierunek 3 pudełka. Dobra, czekaj. Ale jak dam ci te 3 pudełka, zadzieśmy więzi handlowe. Pasuje? Panowie? W sumie potrzebujemy grupy, żeby handlować z nią. Niech ci będzie. A no to 3,5 pudełka. Gdzie jest ten gościu? Oni są w domu. Na Winewood. Taki biały dom. Dobra. Ogarniemy. Zbieraj swojego kumpla. Niedługo będziemy. Widzicie, jak to się załatwia? No i w sumie krótko już trzeba, bo za dużo pomagamy i nic tego dobrego nie mamy. Teraz pamiętam, że nie jest ciężkiego do zrobienia. Słuchaj, to są tylko sztywni. 3 pudełka za rozstrzelenie sztywnych. Chyba. To nic takiego. Ten celuje z tyłu. Chodźcie do samochodów. Winewood, biały dom. Powinniśmy chyba tam jechać, co? Tak, kojarzę ten dom. Kiedyś chciałem go kupić. Przed tym wszystkim. Zobaczcie, pewnie teraz wojskowy samochód, to może uwierzyli. Słuchajcie, od teraz trzeba być twardym, tak? No, to musimy zacząć. To my negocjujemy warunki. I to my stawiamy warunki. Tyle. Musimy stworzyć potęgę, tak? Na przykład niektórzy z nas boją się oporowców. Dlaczego? Bo są agresywni. Wystarczy pokazać, że my też jesteśmy agresywni. A może będą ludzie się nas bać. Może to nas będą brali na ochronę. Zobaczymy. Dobra, to ma być któryś z tych domów po lewo. To jest biały. Jakieś słyszę strzały. Ale tutaj na lewo jest jakiś duży biały. Tu jest duży biały. Dobra, ale tam gdzieś strzały były z przodu. Aha. Przed nami, patrz, na prawo. Jak sztywni się zbiegają. Wysiądźmy tutaj, nie wjeżdżajmy mocno na posesję. Cholera. Zaczyna się. Szable w dłoń. Przechodzę dalej. Dobra, widzę, trzeba sprawdzić, czy nie ma tu jeszcze więcej tych sztywnych dookoła. Halo, jest tu ktoś? Przyszliśmy ci pomóc. Nie chcemy ci zrobić krzywdy. Jesteśmy od twoich ludzi. Z Great Ocean Highway. Stój. Nie wycinam więcej. No was nie miał być tylko jeden? Jeden? Właśnie, no co podwajamy? 6 teraz dają. 6 pudełek. Wy, wychodzicie. Idźcie z nami. Kto tam jest?
Wychodźmy z nimi. Ciebie wychodzimy do samochodu, Ja pierdzielę, w sumie to nie była taka tutaj obława tych sztywnych, ale to dobra, no pomogliśmy, taka łatwa misja. Wejdźcie do tamtego podejrzanego. Do tamtego otwórcie. Panowie, taka łatwa misja. Łatwa robota i 6 pudełek. Podwajamy im to. No. Nie wiadomo, czy 6 dadzą. A jak pudełami weźmiemy? Miał być tylko jeden, wspominam. Mieliśmy tylko jednego. Zobaczymy, co odpowiedzą. Czy w ogóle bramę otworzą. A ci się coś nie wydaje podejrzane? Jeden jakby był normalny, a drugi jak naukowiec jakiś? Drugi jakiś chemik wygląda. Może pojechali po naukowca jakiegoś. Ty, a może przypytajmy tego naukowca, zanim wjedziemy. Nieważne, wiesz. Otwierać bramę. Do kogo celujesz? Pomyśl 2 razy. I otwórz bramę. Jeszcze raz poceluj. Schowaj tam broń. Nawet wasi was nie lubią. Zabijają swoich. To się nazywa selekcja naturalna. Lećmy po prostu, chodź. A gdzie są tamci, tym busem wielkim? No jadą, patrz na wprost. No, gdzie są moi? Zaraz tu będą. Nie przejmuj się, tak? I podwyższamy, 6 pudełek. Za co? Za połowa dwóch ludzi. O. Miało być 1, jest 2. Przepraszamy za pudełko. Nie, miało być 5. Mówiliśmy 5 za 3 pudełka. Nie, był 1. I nawet jeżeli, to widzę tylko jednego tu. Kolego, ale zaraz możesz widzieć 0. 0 w ogóle w waszym obozie. Gdzie tam nie, ten drugi? Nie zgodzimy się na więcej. Jest tylko 1, a miał być 5. Dobra, w takim razie wzywamy nasze wszystkie siły tu wezmę. Gdzie jest ten doktorek? Strzelać? Wyciągnijcie tego doktorka z tyłu. Oto panowie. Panowie, zaczynamy.